5 lipca wspominamy świętą Teresę Chenjinie, męczennicę. Nie posiadamy wielu informacji na temat świętej Teresy. Wiemy, że urodziła się w 1875 roku w Chinach w prowincji Hebei nad Morzem Wschodniochińskim. W czasie powstania bokserów 10 osób, wśród nich ona i jej rodzona siostra Róża, wyjechały wozem konnym ze swojej wioski w ucieczce szukając ratunku. Niestety wkrótce cała grupa została schwytana. Teresa zginęła 5 lipca 1900 roku, pchnięta nożem przez napastnika. Zginęła z nienawiści do wiary. Została beatyfikowana 17 kwietnia 1955 roku, a kanonizowana 1 października 2000 roku w gronie męczenników chińskich. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie święta Teresa otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężenia pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.